dowiemy się, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. Postanowiliśmy zagrać w grę. Kamila, idąc do lekarza, poprosiła go, żeby nie zdradzał płci. No tak, Maksio, ty też już się nie możesz doczekać? No, więc lekarz dał jej karteczkę, która była zszyta szywaczami. Daliśmy to Antosi, naszej koleżance. No i dzisiaj jedziemy poznać tą płeć, spotkać się z najbliższymi znajomymi i wspólnie razem odkryjemy... Co to będzie? Obstawiam, że chłopak. Ja obstawiam, że dziewczynka. Bardzo byśmy chcieli dziewczynkę, no będziemy przeszczęśliwi, ale wiadomo, no... Ważne, żeby było zdrowe. Ważne, żeby było zdrowe. Już dawno chciałaś poznać płeć. I dzisiaj się to stanie. No, stresuję się. I płakać mi się już chce. Już to będzie fajny moment. Będzie. Czysta przyjemność. Maksio, czekaj! Czekaj! No a mama jeszcze na czarno. No leć już się szybko. No bo ja tak zostaję, no. Będziesz czarnomowcą? Tak. Gdzie my jesteśmy? No i jest tutaj dziewczyna. Jedyna osoba, która zna płeć dziecka dotychczas, Antonina. Może mi powiedziała, skąd wiesz? Nie powiedziała ci. Antonina... Półtora miesiąca chyba już wiesz, jak żyjesz tą informacją? Jest ciężko, bo ta karteczka, to jak Kamilka mi przekazała, to musiałam ją tak schomikować, żeby Sebastian mi jej nie wyrwał. Najlepsze to było, kiedy się wszyscy razem spotykaliśmy i chcieliśmy wyczuć jakieś emocje, cokolwiek, żeby pokazała, jakoś zagadać, ale nie. Poker face, kamienna twarz, Antonina. Dobra, dzisiaj to brzemię z ciebie zejdzie, w końcu wszyscy no. Się dowiedzą. Uuuu, mama, co ty? No co? Pięknie wyglądasz. Zaprezentuj się. Oho, ho, no teraz to wpuszczamy cię na imprezę. Dziękuję. Co będzie? Obstawiam. No to tak, ja bym chciała dziewczynkę, bo byłaby żoną mojego synka. Tak? Będzie drugi Maksio. Dziewczynka. Drugi Maksio będzie. Maksymiliana. Co będzie? Maksymiliana jest imię żeńskie od Maksa. Chłopiec. Mi się wydaje, że będzie dziewczynka. A nagrywasz? Tak, wiem, że lubisz jeść, ale od bracia Jąkisz. Zapraszam drugiego brata Jąkisz tutaj. Ja muszę iść. Nie. Do Kamili muszę obstawiasz. Iść. Obstawka. A, ja obstawiam dziewczynę. Jest na pewno dziewczynka. Dzięki. Tak mi się wydaje, ale na pewno. Żółty kolor, nie wiem co wskazuje. Chłopak. Dziewczyna. 100%. Dobra. Ja jestem za chłopakiem. Ja lubię chłopaków. Myślę, że będzie dziewczynka. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz zobaczyć, czy są bliźniaki. Czy czworaczki. Co tam się kryje? Ja myślę, że trojaczki. Okej, okay. To zapraszamy mówię, to wszystkich do miesiąc, ogrodów tajemniczych. Babcia na wizji, dobra, też musi. Tak do szary musi. No, żeby błękit. A on idzie do góry? Teraz tak. Jaśka, co z tym tortem? Zostaje tam. Będziemy tak. Bum! Zrobimy tak? Troszeczkę. Bo Maksio krzyczy, że kupę. Ale chyba się na tę chwilę, patrz. Co to? Nieważne. Wow. Dobra, cztery. Tam już wszyscy razem. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. W tym momencie.
czułem się zestresowany, obserwowałem otoczenie, byłem zainteresowany tym, kto co może, jakie mogą mieć intencje inni uczestnicy imprezy. Czułem lekką intrygę, fascynowałem się generalnie sytuacją, chciałem wybrnąć z tego. Czułem duże zakłopotanie w sytuacji, kiedy dostrzegłem balony, które się przebiły i wyleciały różowe serpentyny. Było to kłopotliwe dla mnie, ale myślę, że wiem, kto jest agentem. Wow! Nie, dalej nie mogę uwierzyć, to na pewno. Cały czas chce mi się płakać. Boże, przecież to się nie dzieje. Nie. Naprawdę. Ja mam dwóch braci. Mój tata ma też trzech samych braci. Ja byłem przekonany, że to nie jest możliwe, żeby mieć parkę. A stało się po prostu... Wow. 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 Naprawdę. Ja. Tak myślałam, że będzie dziewczynka. Ja też coś tak czułam, że będzie dziewczynka.